Czy życie prywatne pracownika to jest sprawa szefa? Ostatnio ktoś z Was mnie zapytał, czy jak pracownicy organizują jakąś imprezę prywatną, czy się na tym się pojawić, czy rozmawiać na tematy prywatne, rodzinne. Zastanowiłem się nad tym chwilę. Myślę, że dla wielu naszych pracowników praca służy temu, żeby żyć. Pracuję po to, żeby żyć, bo moje życie jest poza pracą. No, to jest często podejście pracowników. No, dla nas prowadzących firmy często firma, praca to jest nasze dziecko, tak? Jest równie ważne jak nasza rodzina. Więc dla wielu pracowników jest zupełnie inaczej. W związku z tym, jeżeli potrzebuję mieć więź z pracownikami, poczucie, że ich motywuje w tym obszarze, który dla nich jest ważny, no to dotknę tematów dla nich ważnych, czyli hobby, zainteresowań, rodziny, tego życia, które jest poza pracą. Wobec tego pewno warto zapytać, jak rodzina, jak żona, czy dziecko już wyzdrowiało, jak twoje hobby. Być może też warto pójść na grilla, na ognisko, na imprezę integracyjną, którą pracownicy organizują. Będzie im przyjemnie, że szef się pojawił, że szef chce z nimi spędzić chwilę. Ale podkreślam chwilę, bo po pół godzinie, godzinie warto zniknąć, żeby zostawić pracowników samych, bo jakim bym nie był szefem, jaką byś nie była szefową, to jednak pracownicy się będą swobodniej czuć we własnym gronie. Czyli reasumując, myślę, że życie prywatne naszych pracowników to jest temat naszego zainteresowania. Warto się tym interesować, ale też zdawać sobie sprawę o tym, żeby trzymać granice, żeby trzymać zdrowy dystans.